Obywatelski budżet Dolnego Śląska skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców regionu. Ma głównie dotyczyć organizacji imprez i wydarzeń z dziedziny sportu, turystyki i rekreacji. W tym celu zakończyły się konsultacje społeczne, a wkrótce nastąpi nabór wniosków na te zadanie. Przeznaczamy na to 600 tysięcy złotych, na subregion Jeleniogórski 150 tysięcy złotych. Chcemy, żeby to mieszkańcy. Dolnego Śląska decydowali o tym, na co mają być przeznaczone te pieniądze, głównie na organizację imprez właśnie w sporcie, turystyce i rekreacji. Maksymalne dofinansowanie to 40 tysięcy złotych. Zarząd województwa liczy na ciekawe innowatorskie projekty, których realizacja będzie miała miejsce w tym roku. Traktujemy to jako pilotaż w sporcie turystyce i rekreacji, ale myślimy również o tym, żeby podobny budżet w przyszłych latach przeznaczyć, budżet obywatelski, żeby był realizowany w kulturze, ale i również działalności na rzecz młodzieży. Dotychczas budżety obywatelskie obowiązywały na terenie wielu polskich gmin. W przypadku samorządów wojewódzkich to taki program funkcjonuje jedynie na terenie Małopolski.